Witajcie na kanale Kwasobranie, Franek Koleza, Strani Gaz Metan. Liga rumuńska FSB. Czeka nas teraz mecz w Pucharze. I tutaj pierwszy skład. My już z nimi graliśmy, widzę. Wygraliśmy bezproblemowo. Puchar może być czara do zmiany pozycji. Czara, plan rozwoju. Pomocnik prawy, zmień pozycję. Prawy pomocnik, ok, mamy to. Ruszamy na zespół z FSB, no i Tino Laurent. Nie, tutaj wejdzie Zambrux Achara. Kostea za Jovada, Cikman. Tutaj wracamy do Gaspar. Wracamy do składu podstawowego, czyli Macross, tak samo na lewą stronę Tala. Tutaj tak samo będzie zmiana. Amalainen, Jastrzanowski, zagra Mateusz i Matrikardi. Grosz zostaje na bramce, a Czara no i napastnicy. Noin. Tutaj oczywiście Inaku jest nasz bramkarz Nitu. Latacino niech zostanie na zmianę. Brooks zostaje, Jata zostaje, Bombar zostaje, Kowacz i zostaje. Patrzymy jeszcze, którzy zawodnicy mogą zostać. Nishimura. No na razie ławka rezerwowych tak się prezentuje. Zapraszam na mecz. Szybkie spotkanie z, mam nadzieję, wygrane. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Puchar, ale pomimo, że mówiłem wcześniej, że odpuszczamy puchar, przecież to może być fajna przepustka do meczów pucharowych. Grosz na bramce. Tutaj ostatnio wspominałem, że możliwe, że Jakoles ściągniemy z Bristol Rovers, ale to już w przyszłym sezonie. O ile jeszcze będzie grał w piłkę. Teraz Felix Mateusz. Dobra piłka do Aczary. Pierwszy już raz na nominalnej pozycji jako prawy pomocnik. Świetnie Inaku. Próbował. Losu obrońca FSB. Nie udało się przejść. Pan Trim. Na pewno ta drużyna jest mocniejsza na papierze od drużyny Gazmetanu. No, pretendenci do spadku. A tutaj pretendenci do mistrzostwa. Teraz dobrze Kanda. Na chwilę świetna piłka. Piłkarzy FSB próbują kontrataku. Grosz podaje do Kandy. Nie, do Mateusa. Mateusz jest Kanda w końcu. Aczara już tam boczkiem, boczkiem ucieka. Nitu i Naku. Zerwie się tym razem obrońcy. Tak jest, wykorzystuje swoją szybkość Naku. Jeszcze dośrodkowanie. No i. A, i myślałem, że Costa strzeli to, a tutaj chyba Costa albo Gaspar minęli się z bramką kilka centymetrów. No szkoda, 13 minuta, szkoda tej akcji. Aczara zagrywa do Gaspara, jest junior. Junior, piłka, przez środek, no zawsze mówił UEFista, nie graj przez środek, nie graj przez środek. A tutaj Tanase. Zagrali prześrodek, tracąc piłkę. Teraz FSB, no, kolejny raz zagrozili bramce Grosza. Ricardi, Kanda, jest Aczara, jest Junior, jest Gaspar. Spokojnie, bez problemów. Budują akcję piłkarze Gazmetanu. Teraz Nitu, przedziera się Nitu. Będzie strzał z daleka, no ale proszę, Vlad miał spore problemy z tą piłką, ale na szczęście dla jego drużyny udaje się wyłapać futbolówkę. Teraz przejęta piłka, spore problemy piłkarzy w pomarańczowych strojach z wyjściem, z atakiem. Teraz wysoka piłka, Hamalainen powalczy w środku, przegrywa pojedynek z pomocnikiem przeciwnej drużyny. No i teraz oj, Matricardi, błąd Matricardiego, to może być bramka. Grosz, mocna piłka, aż duże problemy z opanowaniem jej. Matricardi,
duży problem z opanowaniem tej podwalówki. Teraz Gaspar do Aczary, Aczara ma tutaj sporo miejsca, wybiega Junior, no ale przegrywa, przegrywa pojedynek biegowy. Jednak Junior to nie jest typ piłkarza sprintera, a raczej powolnego ataku pozycyjnego. Hamalainen kolejny raz minięty przez Popescu, no poradził sobie na szczęście Hamalainen z Popescu, teraz wykiwał tego piłkarza i próbuje wyprowadzić tą atak, no ale nie udaje mu się. Robi to nieudolnie, bardzo nieudolnie. Blokowanie piłkarzy w Gasmetano. Akcja za akcją. No co tu dużo powiedzieć. Bardzo ciekawy mecz. Na razie nie pozwalają nam się nudzić piłkarze obu drużyn. Błąd teraz Juniora. Zrobił to dosłownie jak Junior. Kanda zostawił wolną przestrzeń na prawej stronie i tam właśnie przesuwa się akcja, ale jest Junior, wraca Junior, a wczoraj Junior na szczęście naprawił swój błąd, będzie dalekie wybicie do Aczary, a wczoraj nie udaje się ta próba. George Junior, piłka do Aczary, a wczoraj bezproblemowo radzi sobie tutaj z piłkarzami w pomarańczowych strojach. Zagrywa piłkę do Kostei, ale zobaczcie, sędzia przerwał. Ale to akcja szkoła, że no faktem jeszcze nie idą kilka dobrych metrów do pokonania, żeby dojść do tej bramki. Na razie lekka przewaga drużyny w pomarańczowych strojach. Priano, Musi i Popescu. Cud. Musi. Archim. Zblokowany. Gaspar wywalczył. Nie tym razem. Archim. Christia. Musi. Oj, świetna piłka do Tanosy. No, tam jest luka. Teraz Grosz. No niestety. 1-0. 51 minuta. Nie tym razem. Musi. Zdobywam ramkę. Myślałem, że Grosz zablokuje ten strzał. Nie udało się. Gaspar. Junior. Jest mi tu. Ajajaj, chyba faulowany, nie? Co to było? Co to było? Latacino. Felix. Musi. Świetna piłka do Popescu. No widać, że ten mecz z nami to był taki wypadek przy pracy. Już teraz próbował ratować drużynę. Strzały jeden, Tanasa pięć strzałów. No tak mówię, drużyna w SB no troszkę przycisnęła naszych zawodników. Teraz wyprowadzenie piłki. Jest Gaspar, jest Kostea, który w końcu rusza do ataku i na kół. I na kół z przodu ruszę, przeszedł, przedarł się, jeszcze popatrzył, jeszcze przymierzył, no i niestety Vlad broni. Liczyliśmy przynajmniej na jedną bramkę i tu, i od bramki chyba zaczną piłkarze FSB, nie, rzut rożny jednak. I tu kolejny raz będzie się zbierał, tym razem szuka sobie miejsca do oddania strzału, wchodzi i kolejny rzut rożny. Jeszcze raz piłka do Nitu. Dobrze Nitu. Do środku ma nie na drugą stronę, a Czara. Niestety. Nitu zostanie zmieniony przez Latacino. Junior. Niech wejdzie Tipman. Brooks, a Czara. Może Brooks wejdzie za Czarę. Spróbujemy coś tu zmienić. Piłka do Grosza. 70 minuta. Kanda. Junior patrzy, gdzie jest Kostea. Do niego piłka zagrana. Ma dużo miejsca. Kostea powoli wbiega w pole karne. Świetnie zobaczył Nitu.
Mamy 1-1, 72 minuta. No i szkoda, że znowu widać już piłkarzy przy linii, którzy czekają na zmianę. Piłkarzy, którzy, no, jak widać, mogliby jeszcze zostać na placu gry. Nidu, piękna bramka, pokonał bramkarza FSB. No i jest szansa, jest 20 minut. Zmiennicy mogą teraz pokazać, że zostali ściągnięci w jednym celu, żeby zastąpić godnie piłkarzy z pierwszego składu, a może i nawet wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Teraz Zipman, zawodnik, który jest rzucany to na prawą stronę, to na środek. No zadaniowiec po prostu. Laurin Latacino, tutaj Inaku chyba faulował. Kaspar, powalczą o tą piłkę. Teraz Costea, dobrze zagrywa. Costea, Latacino. Nie do Zipmana. Zipman do Brooksa. No i Brooks ma teraz autostradę z lewej strony. Będzie szukał dośrodkowania. Oj. Tym dośrodkowaniem strzałem mógł zaskoczyć Vlada. Ta piłka mogła wejść. Teraz Brooks kolejny raz będzie próbował pokazać się z dobrej strony. Costea na kół. Jest Gaspar z przodu. Gaspar strzela. Mamy brameczkę. Jest 2-1. Prowadzenie dla Gazmetanu. I chyba widzimy się w drugiej rundzie. Widać, że piłkarze zdjęły Bukareszt. Zaskoczeni takim obrotem spraw. Świetnie Gaspar wszedł w pole karne. Młodziutki zawodnik, ale z potencjałem. Dostał szansę od trenera Franka Kole. Wcześniej wystawiany chyba na lewej stronie, z tego co pamiętam. Costea teraz i na kół przejmuje piłkę. Costea, znowu 89 minuta. Czy jeszcze zagrożą bramce FSB piłkarze Franka Kole? Teraz Lorenz Latacino. Zipman. Niestety ta piłka no, nie dotarła do, nie znalazła drogi do bramki, ale wygrywamy. Jest 2-1. Dogoniliśmy piłkarzy z Tiły Bukareszt. Mamy to. Kolejna runda. Awans, skandal. Równany nawet mecz, pomimo tego, że wydawało się, że nie. Patrzymy na piłkarzy, na kół Gaspar, Costea. No, świetny mecz, Grosz. Ratował zespół nieraz. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta Liga Rumuńska przypada Wam do gustu. No, robimy na razie co chcemy w tej lidze. Nie mogę powiedzieć. Trzecie miejsce, jak na zespół, który miał spadać, jest dobrze, ale myślę, że w kolejnych meczach, o ile pozwoli nam na to los, będziemy pierwsze miejsce zajmiemy. Liczę na to, że uda nam się to, że zdobędziemy mistrzostwo w tym pierwszym sezonie. Patrzę optymistycznie na to po ostatnich meczach. Mam nadzieję, że Wy też. Komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.